odstraszanie.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Państwu zaawansowany samochodowy odstraszacz KUN renomowanej niemieckiej marki Kemo. Jest to model M176, który oprócz generowania ultradźwięków posiada również specjalne metalowe płytki wysokiego napięcia. Dodatkowo obudowa głównego modułu urządzenia jest wodoszczelna i posiada atest IP65. Produkt ten skierowany jest do najbardziej wymagających użytkowników, którzy cenią sobie najwyższą skuteczność działania. Teraz pokażę Państwu, jak urządzenie wygląda z bliska oraz opowiem, jak należy je stosować. W skład zestawu wchodzi sam odstraszacz, 6 plastikowych podstaw, 6 metalowych blaszek, komplet śrub, a także 6 małych naklejek do przeklejenia na każdej z blaszek oraz jedna duża. Naklejki te ostrzegają przed wysokim napięciem pod maską samochodu. Cała elektronika urządzenia została zamknięta w solidnej, wodoszczelnej obudowie, z której wychodzą kable służące do podłączenia do źródła zasilania, którym w tym przypadku jest akumulator samochodowy. Z boku obudowy znajdziemy specjalne otwory montażowe służące do zainstalowania urządzenia, np. pod podwoziem lub pod maską samochodu. W tym wypadku dzięki wodoszczelności nie musimy się martwić o zachlapanie urządzenia. Po podłączeniu do źródła zasilania wbudowany głośnik zacznie emitować ultradźwięki o częstotliwości 22 kHz, a wbudowana dioda LED będzie migać na czerwono, co stanowi dodatkowy czynnik odstraszający. Teraz pokażę Państwu, jak zainstalować płytki wysokiego napięcia. Wychodzący z odstraszacza długi żółty przewód ma długość około 4 metrów. Na ten przewód nawlekamy te czerwone podstawy, do których następnie za pomocą dołączonych w zestawie śrub przykręcamy metalowe płytki. Pamiętajmy, by dokręcić śruby dopiero kiedy nasza płytka znajdzie się w odpowiednim miejscu na kablu. W tym momencie po dokręceniu nie można jej już przesuwać. Kuna zostanie porażona prądem tylko i wyłącznie wtedy, gdy dotknie jednocześnie metalowej płytki oraz masy. Przypominam, że pod maską samochodu masa jest wszędzie, czyli zarówno w karoserii, jak i w częściach silnika. Warto dodać, że napięcie w płytkach jest na tyle niskie, by nie wyrządzić kunie szkody, a jedynie skutecznie ją odstraszyć. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale, do subskrybowania kanału, a także do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu internetowego. Profesjonalne odstraszanie zwierząt. www.odstraszanie.pl